Mam tutaj mój własny prywatny odtwarzacz kaset, czyli magnetofon Technics RS-BX701. Magnetofon działa, praktycznie nic mu nie dolega. Przyszedł tu do warsztatu tylko na korekcję prędkości odtwarzania. I muszę też skorygować trochę azymut, bo stwierdziłem, że chyba nie do końca jest poprawny. I jak będę go otwierał, to lewy kanał troszeczkę obniżę poziom odczytu, bo niestety nie ma równomierności. Zdaje się, że lewy kanał też zbyt głośno nagrywa. Przyznam się szczerze, że nigdy nie otwierałem tego magnetofonu. To jest premiera. Nigdy nie miałem potrzeby go otwierania, więc to tak samo jak wy, przekonam się, co zawiera jego wnętrze. Ale tak przy okazji, jak już magnetofon widzimy, to zobaczcie, tutaj jest kilka regulatorów. Pierwszy służy do poziomu słuchawek. I powiem szczerze, że rzadko korzystam z tego gniazda. Wolę sygnał przesłać do wzmacniacza sławkowego, bo tutaj akurat nie jest najlepszej jakości ten wzmacniacz sławkowy. Tutaj mamy ustawienie prądu podkładu. Mamy balans, poziom nagrywania. ATC to jest automatyczny tape calibration, taka funkcja kalibracji, auto tape calibration. Przełącznik systemu Dolby oraz filtru MPX. No tutaj obsługa napędu. Już mi się ostrość popsuła. Funkcje. Też mi się mylą, gdzieś chyba rekord mu się włącza zamiast playa i ten przycisk tam chyba wymienię. I zdaje się, że tu po prostu myli w jakieś funkcje, a więc zapobiegawczo też wymienię. Zobaczmy, co jest z tyłu. Z tyłu oczywiście nie ma pewnie niczego ciekawego oprócz gniazd wyjściowych, napisu o licencji i gniazda sieciowego. To jest mój prywatny magnetofon. Co prawda jest troszeczkę porysowany i pognieciony do góry, ale to są lata nieuwagi. Mam go jako drugi właściciel. Tak, jako drugi właściciel. Widok tej śruby to jest potwierdzenie, że nigdy magnetofon nie był otwierany. Urządzenie stoi na boku. Tu mogę wam pokazać dół. Mamy kompozyt, jakąś platformę antywibracyjną, na której jest osadzone chassis. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Jeszcze ta obudowa od dołu, jak widzicie, jest specjalna warstwa, która tłumi wibracje i drgania. Ten kompozyt, który wam pokazywałem, na tym jest osadzone chassis i dopiero reszta. Czarowałem się trochę, myślałem, że będzie więcej tego w środku. Jest to magnetofon sterowany cyfrowo z procesorem. Jak widzicie, pod spodem są w SMD pewnie jakieś układy scalone przyczepione do tego. Do tej płytki od strony druku. Mechanizm trzysilnikowy, dwusilnikowy i tam w środku widać głowicę, która już jest troszeczkę zużyta, no bo w końcu, no i to jest chyba pierwszy magnetofon trzygłowicowy u mnie na kanale, nie, drugi albo pierwszy, nie pamiętam, mniejsza o to, w każdym razie no, teraz widać głowicę. No to tutaj podejrzewam, że to jest regulacja prędkości. Pasek, który tam jest na dole, jest prawdopodobnie w bardzo dobrej kondycji, bo nie narzekam na kołysanie. Tak, bardzo dobrej kondycji jest pasek. Dałem trzeciego silnika, trzeci silnik służy do otwierania po prostu kasety. Przewińmy sobie sygnał 3 kHz i zobaczcie, jak głowica jest źle ustawiona. I też prędkość mamy trochę zaniżoną, 2,98. Dobrze. Trzeba to poprawić. Tutaj mamy takie pokrętło, śrubę do ustawienia azymutu i nim właśnie musimy pokręcić, żeby ustawić sobie tam zgodność faz. I zgodność faz można przyjąć, że jest ustawiona.
Oczywiście serwisówkę, no ale w e-promie nic zapisywać nie będę, muszę tylko skorygować jeden kanał, a to jest mapa e-promu. Także o, mamy teraz tak, test point HX Pro, AC BIOS, test point, to jeszcze nie to. O, tape speed adjustment jest tutaj na tej płytce. To tak przy okazji mogę sobie ustalić prędkość. Ustawienie prędkości to doprowadzenie tej wartości do 3 kHz przez regulację tutaj tym potencjometrem i to jest w tym typie magnetofonu. Dla częstotliwości 8 kHz azymut też jest dobrze ustawiony, to będzie tak pływało, tym się nie należy naprawdę przejmować, bo to jest analogowa rzecz. Jest dobrze, faza się zgadza. Czy jest dobrze? Jeżeli chodzi o to tutaj, no to, to jest w tolerancji, więc no, nie mam już czego tutaj poprawiać. Jeszcze częstotliwość 10 kHz też jest dobrze, więc jest azymut dobrze ustawiony. No jak widzicie na analogu niestety to jest wahania, które widzicie, to są związane z niedokładnością prowadzenia tej taśmy w tej kasecie. No niestety ktoś wymyślił nagranie wzorcówki na prostej taśmie TDK. Nie, to jest taśma Maxella UR, która no nie ma najlepszego prowadzenia tego, tej taśmy, ale do moich ustawień ta taśma wystarcza. Miałem kiedyś taśmę chyba z Tylonu, ale mi się zepsuła niestety, zakleszczyła się i chyba była gorszej jakości niż ta. Teraz mam test poziomu odczytu i jak widać po oscyloskopie, bo to jest dla mnie ważniejsze, troszeczkę się te kanały różnią. Muszę znaleźć potencjometr od lewego kanału i go troszeczkę obniżyć. Dlaczego lewego? Bo mi lewy wchodził w plus 2 dB. Niestety nie znalazłem potencjometrów do regulacji poziomu odczytu, co się potem potwierdziło w schemacie, ale za to znalazłem grzejący się element i trzeba by zastarczyć mu jakiś mały radiator. Zmierzymy sobie temperaturę, ale wpierw muszę określić współczynnik. Teraz który z tych? Carbon plastic? Chyba tak. To jest taka obudowa, jakby to był carbon plastic. No to tutaj mamy EMS i musimy go w dół. Jest dobrze. Niby to miejsce ma około 35 stopni. To miejsce też. To nie wiem, ten jest cieplejszy. Ale ten nie jest tak ciepły. Mimo to jest tu wygrzane miejsce pod spodem. Jak widzicie może... A, widać. Dlatego dobrze jest to pomierzyć. Nie wiem, czy widzieliście. Źle mi się filmuje. Naprawdę próbuję przyzwyczaić się do filmowania komórką, smartfonem. Ale naprawdę źle mi to wychodzi. No gdzieś któryś z tych rezystorów się grzeje. Te tutaj się grzeją. W każdym razie, jak widzicie, tutaj jest ładnie wygrzane miejsce. Może on jest... Muszę sprawdzić, co to jest w ogóle Q608, od czego on jest odpowiedzialny. Generalnie ten tranzystor, on jest tutaj, on jest odpowiedzialny za stabilizację napięcia 5,4 V.
Prędzej 609 powinien. Nawet nie. Nie mamy tutaj zbyt dużych spadków napięcia. Tu mamy z 13 do 7,8. Tu z 14 do 8, 4 V. No nie mają prawa się jakoś tak mocno grzać, a jednak się grzeją. Trudno powiedzieć. Dotykam paluchem. A jednak ewidentnie widać. No to może na wszelki wypadek. Nie wiem, czy to jest wina tego układu, tego tranzystora, czy tamtych rezystorków niżej. Sprawdziłem 623, 622. To są tutaj 622, 623. One powinny mieć 1/4 wata i faktycznie 1/4 wata mają. Wartość mają 10 ohmów, więc 50 stopni tych rezystorów. Nie są ciepłe. Obawiałem się, że dotknę napięcia. Zapomniałem przecież, że tutaj mamy różnicę 40 V, ale ja filmuję i wy nie widzicie. Dlatego nie lubię tą komórką filmować. Wracając do wzmocnienia pomiaru, wzmocnienia odtwarzania, mamy tylko i wyłącznie podaną procedurę pomiaru, a nie regulacji. Regulacja to już jest w zupełnie innym miejscu. No i generalnie regulacje powinno się robić tylko po head replacement, czyli po wymianie głowicy. Ale no ten jeden kanał mnie tam trochę denerwuje, że tak wysoko i muszę korekcję robić w czasie nagrywania, by to tam było ładnie. Więc co robimy? Musimy zrobić tę procedurę. Ustawić oscylator zewnętrzny na 315 Hz, minus 20 dB według rysunku 2. Bez nienagranej taśmy nacisnąć i przytrzymać rekord. Ustawić sobie sygnał na 320 mV na wyjściu. Potem załadować taśmę z poziomem 315 Hz i 20 dB. No i resztę tutaj mamy opisaną, jak to tam ustawić ten standard 320 mV. No to chyba będzie trzeba wyciągnąć generator i zrobić procedurę. Jak widać, generator ustawił jakąś tam częstotliwość. Tutaj mamy, powinniśmy mieć minus 20 dB, mamy trochę więcej. No i poziomy też się różnią. Obawiam się, że będę musiał jednak zapisać w EEPROMie to, czego nie chciałem robić, czyli nastawy. Że jak ustawiłem amplitudę 320 mV, to jakby mi się zgadzały ten, no troszeczkę za wysoko, bo powinno być na 0 dB. Procedura jest opisana w instrukcji. Ja nie będę wam w tej chwili tej procedury pokazywał. Każdy może instrukcję ściągnąć i zrobić to. W tej procedurze jest napisane, że musimy nacisnąć ATC button, czyli klawisz. Będzie powoli migać, następnie należy nacisnąć play i on sobie automatycznie ustawi poziom. Chcę wam pokazać tę procedurę, ale nie wiem, czy mi wyjdzie komórką. Przyciskam ETC, tutaj mi miga powolutku memo, widać, na wyświetlaczu widać. Naciskam play, deck ustawia sobie poziom i to jest wszystko. If adjustment of playback gain fails, the display will flash ATC memo rapidly. Nie miga nam, więc jest ok. After a successful adjustment, the display will no longer show ATC memo. Nie pokazuje, więc mamy ustawione dobrze. I co dalej musimy zrobić? Load normal blank test tape into deck under test. Press ATC button. Teraz skąd ja mam wziąć blank tape? Dobra, dalej nam to mówi tak. Załaduj tą taśmę. Press ATC button, then record button. The display will flash ATC memo slowly. No tak miga mi. At this point the deck automatically adjusts the overall gain and frequency response. No i zrobił.
Jeżeli będzie mi coś nie tak, to jak zwykle ATC będzie migał. No nie miga. Usuń klip. O, tutaj mam taki klips. I adjustment jest skończony. Zaraz sobie to sprawdzę. Jak widzicie, bardzo ładnie mi skalibrował się. Nigdy nie lubię takich rzeczy robić, żeby grzebać w EEPROMie, no ale tym razem się udało. Mamy ładny, równy odczyt. Jak widzicie, amplituda w obu kanałach jest taka sama. Kalibracja tego magnetofonu zakończona. Mamy 20-30. Generalnie mogę przyczepić jeszcze tutaj jakiś radiatorek mały, ale przycisków nie wymienię. Na razie mi to nie przeszkadza, ale mogliście zobaczyć, jak wygląda ten RSBX701 w środku. 747 ma tą samą elektronikę, tylko Direct Drive ma napęd. I to jest taka różnica. Jeszcze raz spójrzmy. Tutaj przyczepimy coś, żeby nam się to nie grzało. O, rezystory się trochę nagrzewają, czuć to. O, rzeczywiście, tutaj w tym, jak ręką, to co zmierzyłem pirometrem, jak tutaj zbliżam rękę, to czuję takie ciepło uderzające w dłoń. Rezystory się po prostu grzeją. Dlaczego niechętnie zapisywałem cokolwiek w EEPROMie? No zobaczcie, tutaj mamy pewną mapę, którą należy wypełnić. Już to nie tutaj. Zróbmy inaczej, zróbmy tak. Cała strona, o, tu jest ta mapa, którą należy wypełnić. I generalnie nie chciałem naruszyć, bo to jest nie tylko ustawienia poziomu zapisu odczytu, ale także dolby i innych parametrów. Całe szczęście można ten element tutaj, tą całą mapę pominąć w kroku. Tak, tutaj w tym kroku starczy ustawić na wyświetlaczu 00, nacisnąć stop, wtedy nam pojawi się tutaj tape albo Sorus i można robić, przystąpić do ustawienia pozostałych parametrów. Tak jak widzicie, potrzebny jest oscylator, czyli generator, i woltomierz albo oscyloskop. I ustawiamy odpowiedni poziom. Dobrze byłoby użyć takiego kawałka radiatora tutaj, no ale jak widzicie, nie mam tak go wyprofilowanego, musiałbym go uciąć, żeby cała powierzchnia z tyłu była objęta chłodzeniem, więc wezmę z tego kawałka plaszki miedzianej, wygnę odpowiedni radiatorek. Żeby go jeszcze jakieś wstrząsy nie zrzuciły, wezmę przewiercę, z drugiej strony otworek i zakręcę śrubę, tak żeby go ścisnąć. Radiator założony. No to powinno dobrze działać teraz. Mam nadzieję, że się nie stanie żadna awaria. Dobrze, składam go. Przyciski zostawię sobie na kiedy indziej. Już wam pokazywałem w magnetofonie też Technicsa. Dwukasetowym 474. Jak te przyciski wymieniać. Także odsyłam do tamtego filmu. Producent wyraźnie podaje, w jakim zakresie powinna się mieścić charakterystyka dla tego magnetofonu. Od płaskiej częstotliwości 1 kHz, czyli gdybyśmy mieli płaską, byłoby idealnie, ale jeżeli w zakresie basu będziemy mieli plus 2 dB i minus 6 dB, będziemy w normie, i w zakresie sopranów będziemy mieli plus 4 dB lub minus 3 dB, będziemy w normie. Dla taśmy normal, dla taśmy chrom, mamy nawet większe tolerancje i nie jest to odpowiedź Dolby, jak ktoś kiedyś mi w komentarzu napisał. To jest czułość, odpowiedź na pasmo przenoszenia do 10 kHz albo 12,5. Żeby sprawdzić pasmo przenoszenia, należy włożyć czystą taśmę, nagrać na niej sygnał, przestrajając generator i potem odczytując to na przykład na oscyloskopie, te przebiegi.
musi się to mieścić w tych granicach. I oczywiście nie zrobię tego, bo praca z tym jest naprawdę nie tyle trudna, co upierdliwa. Tutaj płynnie przestrajać, to trzeba go zaprogramować. A mi nie mam chęci współpracy z tym generatorem. Zawsze wszystkie programowane funkcje omijam z daleka. Mimo, że to jest wygodne narzędzie. Dlatego częściej używam tego generatora, który kiedyś sam zrobiłem, ale on ma stałe częstotliwości, albo po prostu komputera. Po prostu nie przepadam za tym generatorem arbitralnym. Może dlatego, że jestem przyzwyczajony do gałeczki. Oprogramowanie cyfrowych urządzeń, no to już jest dla mnie, że tak powiem, nie tyle trudność, co niewygoda. Ze względu na małe zniekształcenia, urządzenie nadaje się do współpracy z tamtym urządzeniem. Właśnie mi telefon z ręki wypadł. Ale na szczęście nie wypadł. To dla niego szczęście, bo ja bym się go chętnie pozbył. A że jest służbowy, to nie mogę się go pozbyć. W taki prosty sposób, jakbym chciał. Dobra, bo to już tak odbiegłem od tematu. Żeby ustawić magnetofon, ściągajcie instrukcję obsługi, instrukcję serwisową, a jeżeli nie ma dla danego modelu, sugerujcie się katalogiem, który model jest jak najbardziej bliski elektrycznie pod względem parametrów technicznych posiadanemu przez Was modelowi. Magnetofon złożony. Teraz trzeba tylko przetestować go. Tak, wiem, że działa dobrze, więc dlaczego nie sprawdzałem kondensatorów w tym magnetofonie? Ponieważ magnetofon wiele razy testowałem i wiem, że działa dobrze. Na różnych taśmach. Zresztą test to były Stylony? Tak, test taśm Stylon zrobiłem też na tym magnetofonie. Także myślę, że nie ma sensu badać kondycji kondensatorów, skoro magnetofon działa bez żadnego problemu. Zresztą badałem go oscyloskopem, pasmą przenoszenia, kiedyś też Rightmark Audio Analyzer. Magnetofon sprawuje się w miarę dobrze. Tak więc magnetofon Technicsa pokazuje Wam jaką ciekawostkę. To też jest ciekawostka, nie? Mogliście zobaczyć, jak to urządzenie w środku wyglądało. Jak pracuje tu. Może ciekawą rzeczą dla Was będzie funkcja ATC, więc ją pokażę na końcu. Każdą taśmę możemy sobie skalibrować nagrywanie względem ustawionej przez fabrykę odchyłki. I tak, mamy wysoki prąd podkładu, co oznacza wyższe basy, niski prąd podkładu, co oznacza wyższe soprany, no i standard. Przed tym zróbcie sobie to na 0, przed ATC. Jest dobór, optymalny dobór wszystkich parametrów. On generalnie jak startuje, ustawia sobie najpierw względem jednej częstotliwości, którą ja przed chwilą testowałem, ten magnetofon 315 Hz, a następnie 10 kHz dobiera poziom równy do 315. Jak widzicie, on sobie podaje sygnał 315 Hz i do tego dobiera wysoką częstotliwość. Nagrywając oczywiście jedno na jednym kanale, a drugie na drugim kanale. Equalizer, ekwalizacja. Equalizer to jest po angielsku equalizer nasz, korektor graficzny. Słyszę equalizer, to mnie trzęsie. Equalizer, tak to się mówi po angielsku. No i jeszcze level, poziom sobie dobrał. No. I mamy skalibrowaną taśmę. Bardzo fajna rzecz. Dobrze jest skalibrować taśmę automatem, a potem delikatnie podczas odsłuchu przez monitor regulować sobie tym pokrętłem względem własnego upodobania. Magnetofon zrobi za nas robotę, a my potem ustawimy krzywą jeszcze troszeczkę względem własnego upodobania. To tyle. No jest to dobry magnetofon moim zdaniem, służył mi wiele, wiele, wiele lat. Dzisiaj dopiero pierwszy raz go rozebrałem. A mam go od daty produkcji. To zaraz Wam pokażę,
jak znajdę jakieś materiały na temat tego magnetofonu, kiedy był wyprodukowany. Te Technicsy, teraz widzicie RS-474, te Technicsy były produkowane w roku 95. Ja nabyłem go w 96, także długo u mnie jest. Mamy 2021 rok, no więc długo u mnie jest. Informacja po niemiecku, opis funkcji, no po prostu katalog, tak? No i tutaj jak widzicie 701 była najwyższym modelem z napędem paskowym, 601 i 501 pod nimi, a na szczycie RSBX747, który był magnetofonem z napędem, to był napęd Direct Drive. I to jest właśnie ten model. Kwarcowy napęd Direct Drive, czyli tam na płytkach były naniesione specjalne uzwojenia i według tego tych uzwojeń się kręcił wał. Myślałem, że nie znajdę, ale to jest napęd Direct Drive. To jest to, co tutaj widać. To są uzwojenia stojana. Na to przychodzi odpowiedni wał z magnesem, który po prostu jako silnik krokowy obraca nam takim właśnie stojanem i z częstotliwością, którą dyktuje nam kwarc, dobiera nam prędkość obrotową i prędkość przesuwu taśmy względem kapstana. No, ideal partner. Myślę, że ta seria magnetofonów jest udana, jeżeli chodzi o Technicsa. One tam AZ, właśnie to, co wam pokazywałem, jeszcze wtedy aż AZ6, AZ7 nie było. Moim zdaniem AZ6 i AZ7 to są magnetofony, które niestety bardzo dużo straciły. To nie są już te magnetofony, które były w latach właśnie tych modeli, które wam prezentuję w tej chwili. Zobaczmy, czy znajdę AZ6, AZ7. No i to jest AZ6 i AZ7. A dlaczego wam pokazuję? Moja matka używa takiego magnetofonu. Nie, teraz nie pamiętam, który to był. I wiem, że szykuje mu się wymiana paska. Także pewnie w jakimś niedługim czasie pojawi się jeszcze jeden magnetofon Technicsa u mnie na kanale. Dlatego mam też wyrobione zdanie o tym magnetofonie. No nie jest to udany model. Myślę, że 701 i 747 przewyższają znacznie te magnetofony. Taśma skalibrowana. Coś tam nagrywam. To jest Solus. O, teraz z magnetofonu mamy sygnał. Taśma. Solus. Ja wiem, że wy tego nie odczuwacie, ale praktycznie nie ma zmiany. Rejestracja przez mikrofon oczywiście jest bez sensu, ale no cóż. A pokażę wam przy okazji jedną rzecz. Remotem. Dalej wbijaj. I grają te głośniki. Naprawdę fajne. To były telefon Kenny TL-41 do małego pokoju do 16 metrów z lampą, idealne. Jej starszy brat tam z tyłu, TL-71, telefon Kenny oczywiście. Niestety nie mają już takiego dobrego brzmienia jak te maleństwa. No byłem zaskoczony. Naprawdę. Basik mają dobry, jak na takie maleństwa. Dobrze, to by było na tyle. Magnetofon bardzo ładnie nagrywa. Jestem zadowolony. Ta krótka naprawa, to w sumie regulacja i pokazanie wam wnętrza tego magnetofonu, myślę, że wam się spodobało. Jak widzicie, nie każdy magnetofon trzeba regulować gałami w środku, potencjometrami nastawnymi, tak zwanymi PR-kami. Czasami trzeba zaingerować w oprogramowanie. Tutaj mieliśmy przez regulatory napięcia sterowanie potencjometrami, bo te potencjometry tutaj są elektroniczne, wbudowane w jakieś tam układy scalone. Dobrze.
Trzymajcie się.